jak wiele treści i jak wiele osób kryje się w tym określeniu Alma Mater. Wracamy 20 lat wstecz, kiedy do Krakowa z kolejną pielgrzymką przybył Jan Paweł II. 20 lat temu w kolegiacie świętej Anny spotkał się ze środowiskiem akademickim Krakowa i Polski. Potem gościł w Collegium Maius. To było spotkanie, które zapoczątkowało bardzo ważne zmiany w samym środowisku. Powstał KRASP, Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich. Tak się składało, że wtedy było tutaj w Krakowie bardzo dużo rektorów z całej Polski. Próbowano dojść do pewnego porozumienia, nie za bardzo to się udawało. No i muszę powiedzieć, że ta wizyta wtedy w kolegiacie Ojca Świętego i rozmowa potem z Ojcem Świętym na pewno bardzo pozytywnie wpłynęła na to, że do tego porozumienia doszło i KRASP powstał. Nade wszystko to było to wielkie przesłanie Ojca Świętego w jego przemówieniu. Ja to nazwałem swego czasu czymś w rodzaju testamentu duchowego dla środowiska akademickiego, nie tylko polskiego. Były sprawy niezwykle zasadnicze i dla mnie pozostawiły w mojej biografii niezatarte wspomnienia. Przesłanie szczególnie ważne, o którym mówił Ojciec Święty, które nie straciło na aktualności, a nawet jeszcze stało się bardziej aktualne, to jest podkreślanie dążenia do prawdy i w ogóle możliwości dochodzenia do zdobywania prawdy, która oczywiście jest ostatecznie niezgłębiona, ale do niej stale próbujemy dążyć. Łączności prawdy z dobrem i z pięknem. Puszczamy film nagrany przez Telewizję Polską wtedy. No zobaczymy, jak to będzie odebrane przez młode pokolenie, które tego nie pamiętają. My do tego mamy zupełnie inny stosunek, bośmy to przeżyli.